Pani poseł, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród 24 plebiscytu najlepszych sportowców Warszawy 2024. Czy pani miała swoich faworytów, którzy zostali nagrodzeni lub nie zostali? Przyznaję, że faworytów mam wtedy, kiedy dopinguję konkretnym sportowcom i konkretnym zespołom i siedzę na trybunach, to wtedy absolutnie wiem, komu kibicuję, a generalnie na tego typu wydarzeniach jestem absolutnie szczęśliwa, że możemy poszczycić się tak wspaniałymi sportowcami i możemy ich nagrodzić, możemy ich uhonorować, możemy im podziękować za to, co się dzieje, więc tu dzisiaj nie ma faworytów. Wszyscy, którzy dokładają tę cegiełkę do tego, żeby warszawski sport się rozwijał, dzisiaj są zwycięzcami. A jakby pani miała podsumować tegoroczną edycję. A czy faktycznie ten plebiscyt coraz bardziej rozwija się, zwłaszcza obserwując dzisiejszą galę? Oczywiście, że tak. No, przez jakiś czas nie mogliśmy wspólnie świętować razem ze sportowcami ze względu na pandemię. Bardzo brakowało nam tej wspólnej celebracji sukcesów sportowych, bo Warszawa ma ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o sport. I niezwykle cieszy, że możemy obserwować, że coraz młodsze osoby osiągają tak niebywałe wyniki i należy po prostu tylko ich wspierać. To pokazuje, że takie systemowe wspieranie sportu na poziomie samorządowym, na poziomie rządowym ma znaczenie i na pewno będziemy cały czas inwestować w te osoby, żeby osiągały jeszcze więcej i za to bardzo mocno trzymamy kciuki. I ostatnie pytanie, czy pani poseł osobiście uprawia sport, a jeżeli tak, to w jakiej dziedzinie? Teraz naprawdę chciałabym mieć na to czas, tego czasu ciągle mi brakuje, ale z racji tego, że jestem byłą zawodniczką koszykarską, to regularnie biorę udział w charytatywnych meczach, w meczach gwiazd i tam, gdzie mogę przypomnieć sobie jeszcze ten taki sportowy dryk i werwę, to korzystam z tego, zwłaszcza kiedy mamy ten słuszny, charytatywny cel i możemy kogoś wesprzeć. Także koszykówka, ścianka, bieganie to jest to, co cały czas, kiedy tylko ten czas mam, uprawiam.